Witam serdecznie, słuchajcie. Dzisiaj taka mała ciekawostka. Żarówka z Obi. Nie to, żeby to była jakaś tam reklama, tylko po prostu wziąłem sobie takie żarówki. Dwie sztuki kupiłem. Nie wiem jaka cena, nie powiem teraz. Słuchajcie, bo chcę sobie na działeczce pod wiato zamontować takie dwie żarówki, nie? To jest taka obrotowa żarówka. I co do ciekawostki. To mamy taką ciekawostkę, tutaj sobie wkręcamy. I ona, wiecie co wam powiem, całkiem fajnie, przyzwoicie daje. Nawet jeśli mi jest teraz tak widno, a jest widno. Może troszeczkę przyciemnimy światło. Okej. Jak widać, kąt świecenia jest praktycznie... O! Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Jak trzymam prosto żarówkę, niech sobie wisi, żeby było wiadomo, że jest prosto. To tak od poziomu. Trochę niżej niż poziom. O! Mamy taki kąt tej żarówki świecenia. No tych punktów jest naprawdę dużo, chociaż są tylko trzy diody. I teraz tak, co do ciekawostek, jak nam prąd wyłączą, to co możemy zrobić z taką żarówką? No, możemy sobie złapać za szkło i kręcić gwintem. W jedną stronę kręcą się, świecą się niebieskie, w drugą stronę świecą się zielone i czerwone. Możemy na imprezce rozdać takie żarówki. Proszę, tutaj troszeczkę zębatka odskakuje, bo to jest pewnie delikatne. I sobie niech się mamy darmową energię, słuchajcie. Śmiechem żartem. Prawie free energy. Kręcę za gwint. To była ciekawostka. Żeby powtórzyć, są dwie sztuki. Normalnym światłem to świeci. Takim samym jak praktycznie prawie to samo jak. Czyli jednym słowem zasilanie LEDów jest puszczone przez silnik. Przez stewkę silnika. To by było na tyle. Ciekawostek. Zapraszam do kolejnych odcinków, do kolejnej ciekawostki. Będziemy testować jakieś tam inne sprzęty. Żarówka disco. Prosto z ogniem.